Przemysław Gawin, Krystian Błank. A to kolejny odcinek na gorąco. Niestety po raz kolejny po porażce Bytowi, porażce troszkę innej, bo jednak Bytowia do 80 minuty nie grała złego meczu. Ja powiedziałem nawet, że to był jeden z lepszych występów na wiosnę, ale po tym, co się stało w kolejnym kwadransie łącznie, no to ja naprawdę nie wiem, trudno mi to powiedzieć cokolwiek o tym. No, do 80 minuty ja byłem niemal przekonany, że Bytowia to spotkanie dzisiaj wygra w końcu. Od 12 listopada czekamy na zwycięstwo Bytowi, no i ciągle czekamy. Dzisiaj kilka kontrowersyjnych decyzji arbitra, no to ta sytuacja z Omarem Monterde, do tego momentu nie wiem, za co Omar Monterde dostał tę czerwoną kartkę. Uderzenie, nie widziałem tego uderzenia, no może zbyt daleko byłem, no ale no, czy to było uderzenie na czerwoną kartkę, nie sądzę. Akurat czy było uderzenie, bo to po pierwsze. No właśnie, no to ja nie wiem, może musnął lekko Omar zawodnika, no ale no niekoniecznie to było na czerwoną kartkę. Ja nie wiem, czy to nawet było na gwizdanie faula, co dopiero na czerwoną kartkę. Także no tutaj pod tym względem no, chyba arbiter główny się nie popisał. Poza tym sytuacji z rzutem karnym, nie wiem, trudno mi określić. Nie widziałem dokładnie tej sytuacji, zasłonięty był wtedy zawodnik. Przez zawodników był po prostu zasłonięta była ta sytuacja. A jeszcze Tony Stawski wspomniał o innej kontrowersji, o naszej bramce, że tam też ponoć niektórzy mówią, że był spalony. No właśnie, bo był spalony, ale moim zdaniem, bo sędzia tak uważa, że był spalony, no ale ja uważam, że jednak też znowu tam tego spalonego raczej nie było, no a jeżeli był, to naprawdę centymetrowy spalony. Dzisiaj, no, gdyby ta druga bramka padła, no to też inaczej mogłoby to wyglądać. Gdyby nie było rzutu karnego, to inaczej wyglądało, no ale to jest takie gdybanie trochę. No ale jeżeli druga bramka padła, to myślę, było o wiele spokojniej. Też myślę, o wiele lepiej to by też wyglądało i też no w końcu może by to jakby to zwycięstwo dowiozło, tak? No to przegrywa 1-3. No ta ostatnia bramka to jest tam troszeczkę taka, no z tego pobiegnięcia Gerarda, który chciał jeszcze ratować, czy może ten remis. No i tak. No akurat no to logiczna dla mnie bramka, no, trochę tak, tak powiem. No właśnie, bo jakby nie patrzeć, tak jak mówiłeś w relacji, brat Misztala trafił jakiś czas temu bramkę właśnie po takiej sytuacji, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkę wyrównującą chyba, tak? No, tak, na 3-3 z koniczanką. No właśnie, także no może Gerard liczył na podobną sytuację, no nie wyszło tym razem, no i tak to niczego nie zmieniło, a mogło dać remis. No co by nie powiedzieć, nasza sytuacja jest dramatyczna. Dramatyczna i tragiczna, to można mnożyć te wszystkie przymiotniki. A jest jeszcze gorsza, bo najprawdopodobniej wypada i to można nawet i do końca sezonu Łukasz Wróbel. To jest ogromna strata. I piłkarska, i też taka powiedzmy mentalna, bo Łukasz Wróbel, wiadomo, trzyma szatnie, no jest takim zawodnikiem, jak to mówią, z krwi kości, prawda? Takim prawdziwym. No i co jeszcze? Wypada Klichowicz na mecz w Nowym Sączu, wypada Omar Monterde za tę kartkę. Może się odwołamy, zobaczymy, jak to wygląda na wideo. I jeszcze wypada Jakub Wilk. No to jest, są takie straty. Jeszcze dodamy tego, te poprzednie urazy, absencje, czyli Modelski, Efir, Opałacz, Surdykowski. Naprawdę, kim tu grać? Młodzieżą. No bo chyba tylko ona zostanie, tak naprawdę, bo dzisiaj bo na ten moment trener Stawski ma takie problemy kadrowe, no, że chyba żaden trener w pierwszej lidze aż takich problemów z kadrą nie ma. No w kolejnym spotkaniu nie wiem, kto zagra, kto zastąpi tych zawodników, którzy wypadli. Tak się dzisiaj wykartkowali te zawodnicy, chyba w najbardziej głupi sposób się pozbawił występu na następnym meczu Wilk. Ale Mateusz Klichowicz tam też tam raczej za to, że tak ostro reagował do Frana Gonzaleza. Ciekawe, na czym polegało to spięcie, bo tam Klichu no dość agresywnie w pewnym momencie do Hiszpana podbiegł. No właśnie, to i też po tej sytuacji chyba padła bramka, tak? Kiedy oni się tak spieli, można powiedzieć. Nie, to chyba było trochę szybciej jeszcze. Jeszcze szybciej? Nie wiem, mi się wydawało, że to właśnie było wtedy. No nie wiem, być może nieco wcześniej, no ale tak czy inaczej, no Bytowia jedzie do Nowego Sącza, no bardzo, bardzo wykartkowana. Sandecja też jest w niezłej formie ostatnio. Wczoraj przegrała. No tak, no ale Bytowia też dzisiaj przegrała, także no wiesz. Bytowia to akurat raz nie przegrała w tym na wiosnę, więc to nic samego. To może jakaś tradycja już taka się robi powoli. No ale czekam na to w końcu zwycięstwo Bytowi, bo no ile to już minęło? Grudzień, styczeń, luty, marzec, 4,5 miesiąca, tak? Od ostatniego zwycięstwa. No nie wiem z kim Bytowia może wygrać, no może jak przyjdzie jakiś trudniejszy rywal, może Sandecja, może jakaś młodzież wejdzie, może pójdzie to lepiej, chociaż to są takie nadzieje troszeczkę na wyrost moim zdaniem, no ale zobaczymy. Znaczy, no,
co jednak takim małym plusikiem po tym meczu jest, że ta gra nie wyglądała aż tak źle, to zwłaszcza pierwsza połowa. No, ale trzeba jakichś pozytywów szukać czasami, no, nie? Często było tak, że gra by tobie wyglądała nieźle, a przegrywała. No, ale czy w tym roku ona tak wyglądała? No rzadko jednak, no. To może druga połowa z Wisłą, no, trochę ze Stalą, ale potem już było źle. No tak, za trenera Kamarskiego to też ta gra, no też dziwne decyzje były podjęte w pewnych momentach, no i to też skutkuje dzisiaj, że mamy taką sytuację, na której jesteśmy i coraz bliżej spadku, coraz bliżej tego, żebyśmy w przyszłym sezonie zagrali w drugiej lidze. No ja liczę jednak na to, że Bytowia się podniesie, że ten Restawski naprawdę ten zespół wyciągnie i naprawdę wtedy mu z głębi serca pogratuluję, jeżeli on wyciągnie ten zespół, bo na ten moment no to wygląda bardzo źle i też ma bardzo, bardzo trudną sytuację i naprawdę nie ma mu czego zazdrościć na ten moment. Pytanie, czy to zwycięstwo było zasłużone. Trener Stawski powiedział trenerowi Broniszewskiemu, że to on gratuluje zasłużonego zwycięstwa. Znaczy tak było, ja się zastanawiam, bo Pogoń do momentu rzutu karnego to nie miała takich klarownych sytuacji. No Bytowia zresztą też nie, no, ale Bytowia prowadziła, to jest trochę inna sprawa. To ja bym bardziej powiedział, że by to był bardziej mecz na remis tak. niż na zwycięstwo, to jest z ekipy. Na pewno nie na zwycięstwo 3-1. To jest zbyt wysoki wymiar kary. Natomiast jeszcze też trener Stawski powiedział coś ciekawego o Michale Fiszerze, który już nie zagra najprawdopodobniej do końca. Znaczy najprawdopodobniej na pewno nie zagra do końca sezonu. Gdzieś tam podobno lekarze powiedzieli, że z Krakowa, że Fisz już do końca roku zagrać nie będzie mógł. Roku czy sezonu? Do końca sezonu. Także no też trudna. Na sytuację, no, natomiast na chwilę jak był, no to też wiele nie dawał, ale to też zawodnik, który był dobrze wyszkolony technicznie, jak to wiele razy wspominałem, no, ale te kontuzje go trapią. Ja nie wiem, no pod względem Michała Efira to jest naprawdę trudna sytuacja, bo tyle kontuzji mieć w tak młodym wieku i tak często wypadać z gry, tak mało grać po prostu przez te kontuzje, to naprawdę jest problem i ja nie wiem, czy to nie jest problem, który nie spowoduje, że Michał Efir będzie musiał przedwcześnie zakończyć karierę. Tych problemów jest tyle, że tu się nie ma co zastanawiać, co nad jakością niektórych piłkarzy, co nad ich liczbą, może, prawda? Właśnie, że Janusz Surdykowski podobno ma wrócić za 2-3 tygodnie do gry i nie, może trener Stawski będzie mógł z niego skorzystać. No to może być też jakiś plus, może Surdykowski się na tę wiosnę teraz odblokuje i może on będzie takim lekarstwem na te problemy, które teraz ma Bytowia. No trzeba wierzyć, no chociaż to wiara to... Teraz ulatuje, ulatuje, no bo trudno, żeby nie ulatywała, tak? Może nie tyle co po grze, co po wynikach, które no, są cały czas słabe. No, jeżeli miałby szukać minimalnego plusu tego spotkania, to na pewno to, że wrócił napastnik, no i też strzelił gola. Ale Ploidzi się prezentował. Już drugiego gola na wiosnę. Właśnie, także no, to jest jeden z lepszych zawodników w tym roku. W tym spotkaniu również. Jeden z takich zawodników, który się właśnie wyróżniał. Obok Wilka, myślę, szczególnie jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry. Dzisiaj Wilk naprawdę nieźle, bardzo dobrze dośrodkował, przecież dzięki niemu ten gol właściwie padł po jego dośrodkowaniu, także no... Ale Wilka chyba takie dwie strony, prawda? Że to jest stałe fragmenty gry i ta gra taka już normalna. No tam trochę gorzej to wychodziło, zwłaszcza z nieraz skryciem i też walką 1-1. W obronie, że czasami mu się zdarzały błędy gdzieś. Może też, że on to nie jest aż takim nominalnym obrońcą. To też może być pewien powód. Dzisiaj też chyba zabrakło kogoś w środku pola. No dziwne, prawda, że nie zagrał ani Mandrysz, ani Poczo, bo nie było takiego typowego defensywnego pomocnika. No właśnie to też mnie zastanawia, bo grali Serafin, Gonzales i Wacławczyk, jeżeli chodzi o początek meczu, a tak naprawdę żaden z nich nie był takim typowym defensywnym pomocnikiem. Jak to powiedział jeden z naszych kolegów z KPU tutaj dzisiaj na meczu, że nie było takiego bufora, który właśnie byłby takim, można powiedzieć, ochroną dla tej linii defensywy. I tego właśnie też brakowało. Akurat Pogoń nie wykorzystała tego aż tak, jak mogła to wykorzystać, szczególnie w tej pierwszej połowie na przykład, kiedy oni wszyscy razem grali. Natomiast no, niewątpliwie tam była taka luka w tym momencie i tam mogli to zdecydowanie bardziej wykorzystać zawodnicy Pogoni Siedlce. To my musimy wygrywać, ale też takim minimalnym plusikiem. Ja wiem, że znaczy się śmieje ze mnie, że ja tak sprawdzam wyniki innych drużyn, jak tam GKS Tychy, jak tam Krobry Głogów. Na szczęście te drużyny też punktują fatalnie. No GKS Tychy wygrał z nami, no ale to i tak GKS nie jest w złej formie, ale no ja po prostu trzeba już powoli, no powoli. No, ja sobie zawsze tam patrzę, kto tam gra, no ja wiem, że to my najpierw musimy wygrać, prawda, żeby coś tam myśleć. Ja uważam, że po prostu my musimy zdobywać punkty i to jest najważniejsze. Nie można się oglądać za bardzo na innych rywali, tylko po prostu. Ale moim zdaniem w naszej sytuacji to już musimy się oglądać. Ja wiem, że przede wszystkim na siebie,
No ale na jednak, no co my zrobimy? No musimy patrzeć, jak gra inni. My nie będziemy zdobywali punktów, no to... No to ja mówię o tym. No właśnie. No ale to jest trudna sytuacja i jak pisaliśmy ostatnio, że jest źle, tak teraz chyba napiszemy, że jest dramatycznie albo tragicznie. Nie jest takim smutnym akcentem, no złą atmosferą, złą... No wszystko można powiedzieć, że jest złe, prawda? W tym ostatnim czasie. No niestety kończymy w taki sposób na gorąco. Przemysław Gawin. Krystian Błank. Do zobaczenia, do usłyszenia.